Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj dostałem słuchawki Beats Solo 2 i chciałbym je dla Was rozpakować, a także podzielić się pierwszymi wrażeniami. Mam nadzieję, że będą mi te słuchawki służyły. Ok, rozwalmy sobie tutaj, rozetnijmy tą folię, która jest na całym opakowaniu. Od razu mówię, że nie będę pokazywał spodu tego pudełka, z racji tego, że jest tam numer seryjny. Jak wiadomo, te słuchawki są najbardziej podrabianymi słuchawkami na świecie i Beats właśnie walczy z tym, chociaż przez ten numer seryjny, który jest jakby podstawą gwarancji, więc nie będę po prostu pokazywał, no sami musicie zrozumieć to, ale mam nadzieję, że wiele nie stracimy, wiele Wy nie stracicie. Jak to się otwiera teraz? Wow. Ok, to się tak ściąga. Już tutaj widzimy, bardzo fajnie jest to zrobione. Ok, musimy, przykryję ten numer seryjny, żeby nie było go widać. Ok. I jak widzicie, powinny nam się, a jednak nie. Ok. Change the way to hear sound. Ach, fajne, fajna sentencja. Ok, żeby było tak dalej. Ok, możemy wyciągnąć. O, i ukazuje nam się pokrowiec z tymi słuchawkami, co dziwne. Myślałem, że na pierwszy rzut oka nam się ukażą same słuchawki. No ale ok, mogą być jakoś fajnie zapakowane. A, i tutaj są. Ok, dobra, mamy tutaj te słuchawki. Są to słuchawki w kolorze czerwonym, jak widzicie. Jest to produkt RED, czyli część dochodu ze sprzedaży tych słuchawek jest przeznaczana na walkę z AIDS. To jest taki dodatkowy, można powiedzieć, aspekt, kupując jakiś czerwone akcesorium od Apple'a, że właśnie wspomagamy fundację. Jak widzicie, no powiem szczerze, miałem je już kiedyś w rękach, bo testowałem je. Teraz je dostałem, więc no, nie dziwi mnie ich jakby kształt, ich, nie wiem, budowa. Ale zaraz zobaczymy, jak one chodzą po prostu, jak w nich słychać dźwięk. Tu jak widzicie, już nic nie ma, jest jedynie wygłębienie. Czy jest tutaj kabel, bo w sumie by się przydał. Aha, czyli gdzieś go musiałem po prostu wrzucić, nie wiem jeszcze gdzie. Ok, tutaj też nic nie ma, czyli musi być chyba z drugiej strony tego pudełka. A jak widzicie, też go tu nie ma. A, i tutaj jest, ha. Ukrył nam się, wow, ukrył nam się ten kabel pod wieczkiem. Ok, też jest fajnie zapakowany. Muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo podobne chyba opakowanie do tego z iPhone'a czy iPada, tych kabli. Jak widzicie, tutaj pewnie są jakieś dokumentacja, jakaś przypinka, jakiś haczyk taki. Ok, jeszcze zobaczymy, co tu jest w dokumentacji. Jest zaplombowana. Możemy oderwać to. Ok. Ach, ciężko schodzi. Przykleję to tu. Jakaś dokumentacja, instrukcja i duża naklejka Beatsów, czyli Beatsy, tak jak wiele innych firm, w szczególności Apple, dodaje naklejki po prostu do swoich produktów, tak jak w każdym zestawie z iPhone'em czy iPadem znajdziecie naklejki z jabłkiem, tak tutaj dostaniecie naklejkę z logiem Beats. Ok, ale tutaj chyba już nic nie ma, teraz już naprawdę chyba nic nie ma. Wcześniej też myślałem, a jednak były te kable. Ok, sobie ściągnijmy. Ten kabel, z tego co już patrzyłem, jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. W szczególności ten pilot. Bardzo łatwo się teraz obsługuje iPhone'a. Ale ok, podłączmy sobie. I zaraz coś puścimy. Na pewno więcej rzeczy o tych słuchawkach będę mógł powiedzieć, jak się z nimi jakoś dogłębnie zapoznam. Mam nadzieję, że za jakiś czas pojawi się recenzja na moim kanale. Podłączamy sobie. I puścimy zaraz jakąś muzykę. Może być Sting. Ok, działają. Oczywiście tutaj nie będę przy Was testował, bo to nie ma sensu. Ciężko się tak testuje, ale najważniejsze, że działają. Ok, zgaśmy to.
Jak widzicie, no jest naprawdę fajne. Fajne są. Widać, że są porządnie wykonane. Muszę wam powiedzieć, że być może kiedyś oglądaliście ten film. Jakiś czas temu wrzuciłem moje bitsy, poprzednie jedynki solo HD. Po prostu złamały się tutaj w pałąku. Byłem strasznie zawiedziony nimi, można powiedzieć. Bardzo mnie to zirytowało. Powiedziałem bitsów nigdy więcej. Natomiast po tym, jak zobaczyłem konstrukcję tych, wziąłem je do ręki. No, stwierdziłem, że jednak chyba muszę im dać jeszcze jedną szansę. Tutaj znacznie tam konstrukcja podobno jest poprawiona tego pałąku. Widziałem nawet na niektórych filmach, że właśnie można tak wyginać te słuchawki, więc teraz nie powinno się już z nimi nic stać. Oczywiście to nie jest ich główna jakby funkcja, żeby je wyginać, ale one muszą być po prostu przynajmniej u mnie odporne na różnego typu, nie wiem, jak gdzieś mi może nie spadną, ale gdzieś źle położę je i na przykład tak zrobią, to nie może być tak, że one się złamią od razu. Tak jak miało to w przypadku biców, po prostu położyłem je, czy tam jakoś mi spadły z jakiejś niewielkiej odległości, one po prostu się złamały, więc liczę, że te słuchawki naprawdę wytrzymają mi więcej. No i to było generalnie na tyle. Jak widzicie, to są bitsy solo 2. One zadebiutowały gdzieś na świecie ogólnie chyba w czerwcu 2014 roku, czyli gdzieś pół roku temu. W Polsce są od lipca, dostaliśmy je mniej więcej wcześniej, natomiast ja teraz dopiero je mam. Okej, to by było generalnie na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, czy do mnie, czy do kanału, czy w ogóle do tych słuchawek i chcielibyście na przykład, żebym odpowiedział na nie w recenzji, którą mam nadzieję, jak mówiłem, że się pojawi, to zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem, bądź na Twitterze, na Facebooku. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.